W środku jaj działy się prawdziwe cuda. Małe kaczki rosły i rosły. Kiedy im już było za ciasno w skorupce, przyszła pora na naukę pływania. Każdej nocy cała kacza rodzina spała w kurniku. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Nie możemy dłużej z tobą pływać. Dlaczego? 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 Bo jesteś inny, dlatego, rozumiesz? Nigdy nie będziesz dziką kaczką. Jesteś... I miód. A może mógłbym miodotować z tobą? Spróbujmy. Będziemy się wypełniać, aż cały świat będzie w nas. Gra w piłę? Gra w piłę? Nie przetrzeźniaj, szczura! Nie przetrzeźniaj! Gram! Gram! No to poradzę! I szczur idzie prawą stroną, schodzi do środka, będzie od... I kolejna akcja. Szczur tym razem lewą stroną. Robi kółeczko. Jedno kółeczko, drugie kółeczko, trzecie kółeczko. Kiwa, kaczątko, strzela i go! Na ich widok poczułam... Ale szło dzielnie nasze kaczątko na przekór wichurze, chociaż było już bardzo zmęczone, a piórka jego mokre były i kleiły się od kropli deszczu. Wicher wiał mu prosto w oczka i miało już dosyć tej wycieczki i tej podróży, i minęła deszczowa jesień, ale... I wbrew wiatrom, śniegom, deszczom, może inne, może brzydkie. Zobaczycie jeszcze. Zobaczycie, jaki ze mnie chwat.